Onet audio. To pan premier bierze się, że za jeszcze jednego zawodnika. Samariusza Błaszczak. Ale wszędzie jest ten zbignik, żeby jak go wszędzie widzę, naprawdę. Drodzy <laughs> Państwo, w grudniu minionego roku spada rakieta, ruska rakieta spada w kujawsko-pomorskiem. Taka rakieta, która yy, może przenosić ładunki atomowe. I to nie jest śmieszne. I Obóz władzy, czy rząd, czy minister obrony, czy wojsko generalnie nie informuje Polaków na ten temat. Pierwszym, i tutaj jesteśmy bardzo wdzięczni, który poinformował, że wszczął w tej sprawie śledztwo, był. Zbigniew Ziobro. Pan Zbigniew. Jak my lubimy te czasy przedwyborcze, on wtedy naprawdę jest taki wnikliwy i na pewno nam odpowie na pytanie, kto tutaj yy, zawalił. Natomiast pan Zbigniew nas nie dziwi, że przed wyborami śledzi rakietę, która może trafić politycznie błaszczaka. Zdziwił. Przynajmniej mnie Dominiko, Pan Premier. Posłuchajmy pana premiera, co mówi o ruskiej rakiecie. Ja się dowiedziałem o, o tym incydencie wtedy, kiedy poinformowałem o tym, czyli to było pod koniec kwietnia, kilka dni przed końcem kwietnia, w środku tygodnia. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że w tym momencie, według mojej najlepszej wiedzy, biegli, dokonują pełnych analiz, zarówno miejsca i oględzin miejsca zdarzenia, jak i przedmiotu tego zdarzenia. Prokuratora prowadzi śledztwo i myślę, że minister obrony narodowej, pan premier Błaszczak, niebawem przedstawi raport w tej sprawie. Czyli Dominiko, szef rządu. Szef ministra obrony. Nie wiedział, że w grudniu spadła w Polsce rakieta, która mogła przenosić ładunek jądrowy. No nie przenosiła, bo jakby upadła i by był wybuch, to generalnie nawet Morawiecki by się dowiedział. Nie zmienia to faktu, że ona sobie leżała. Jadący konno przypadkowo znalazł ją pod koniec kwietnia i wtedy wojsko wszczęło całą operację y, informowania, szukania, badania. Nie przyznając się, że ona spadła w połowie grudnia, a premier nie wiedział. To jest wszystko akurat logiczne, ale że powiedział, że nie wiedział, bo to uderza w Błaszczaka od razu. Na dzień dobry. Tam zaraz będzie jeszcze śmieszniej w tej sprawie, ale to, znaczy dla mnie to w ogóle jest logiczne, że on uderzył w Błaszczaka natychmiast. Znaczy, to, 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 że trzeba strzelać do Błaszczaka w ogóle mnie nie dziwi, bo Błaszczak też jest w tej, powiedziałabym grupie, Która by się chętnie ubiegała o stanowisko Oczywiście. kierownika. I Błaszczak do tej pory w piśmie mówiono, że Błaszczak to jest taka cicha woda. Znaczy, nikt go nie traktuje poważnie, ale po pierwsze, ma świetny kontakt ze starymi pisowcami. Znaczy, te to frakcje prawda. złożone ze starych pisowców najchętniej by widziały Błaszczaka na czele, no bo to on jest z prezesem zawsze. Jaki jest stosunek błaszczaka do prezesa, to wiadomo. I to, to, to tam wszystko jest takie, jak starzy pisowcy lubią. A po drugie, nie ma na koncie żadnej wielkiej wtopy. Tak po prostu. Znaczy, tak naprawdę, po macie nie, miał. Nie. Miał. Dopóki premier Morawiecki nie powiedział, ale ja nic nie wiedziałem. Drodzy Państwo, błaszczak bardzo świadomie się kreował w ostatnich latach, zwłaszcza po wybuchu wojny. Pozując wyłącznie na tle sprowadzonego do polski sprzętu, na tle natowskich flag i nie wypowiadając się właściwie na żaden inny temat polityczny. On w ogóle właściwie nie zabierał głosu. Nie, nie uczestniczył w przepychankach z opozycją, nie uczestniczył w wewnętrznych grach w zjednoczonej prawicy. On się prezentował jako mąż stanu. I nagle się okazuje, że gość zgubił rakietę, która mogła nieść ładunek atomowy. Generalnie wygląda to tak sobie. Co więcej, dodam tutaj, że po Macierewiczu na stanowisku ministra obrony narodowej, Mariusz Błaszczak prezentował się jako ostoja spokoju, normalności oraz profesjonalizmu. Znaczy, I tylko od czasu do czasu, bo rzeczywiście nie mówił na ten temat nigdy nic. On nigdy nie powiedział słowa o swoim konflikcie z Antonim Macierewiczem. Natomiast od czasu do czasu z klonowej wypływały tam informacje dotyczące tego, gdzie Macierewicz zawalił, co poszło nie tak i tak dalej. Więc tutaj też, i to też, to też bardzo podkreślają starzy pisowcy, że Błaszczak nigdy nie, nie sprawił, że Macierewicz musiałby się z czegoś tłumaczyć, tak? że coś tam się wydarzyło złego między nimi. No a tutaj nagle się okazuje że zgubił rakietę? Więcej jakościowego dziennikarstwa znajdziesz w aplikacji Onet Audio.